Hej, witam Was serdecznie. Drugi odcinek zaczynamy oczywiście w nocy. A czemu by nie? Okej. Okay. F to flashlight. Nie mam pytań. Sprawdźmy tylko, czy na kamerach coś będzie widać. Tutaj cały czas pokazuje mi, że teoretycznie jest coś widać, ale zupełnie nie wiem co. I to może być dosyć istotna kwestia. Słyszę, że tutaj coś się porusza, ale nie widać co. Okej, przejdźmy się. Znaczy jak wezmę lornetkę. O, pinka. Właśnie zwiała. Przy używaniu lornetki mam pewien rodzaj noktowizora. Okej, to może mi troszkę pomóc i zobaczymy, czy faktycznie pomoże. Stąd powinienem widzieć całe to miejsce, ale Rejka nie widać. Z latarką jednak troszeczkę bezpiecznie można się poczuć. Gdzie on może być? Zastanawiam się, czy to nie jest czasami tak, że im dłużej, im więcej nocy tutaj spędzę, to tym on bardziej będzie się zapuszczał od mojego kampera. W pewien sposób, by zapolować na mnie. Ciężko powiedzieć. Fajnie byłoby go dojrzeć, to wtedy pierwszy strzał oddałbym ze snajperki. Natomiast drugim już bym próbował strzelbą. I wtedy może by go to troszkę zabolało. Chociaż jak wiemy, skubaniec jest szybki, więc nie wiem, czy to do końca tak by zadziałało. Już nie pamiętam, jak to było, gdy ostatnim razem tą grę nagrywałem, ale może warto byłoby to sprawdzić. Ostatnim razem go spotkałem tam przy domu, ale okej, papka cały czas sobie jest spokojnie zostawiona. To tylko prosiaczek i jego przyjaciel. Natomiast łodda. Co to było? Ciągle słyszę ten dźwięk. Nie wiem, od czego on jest. Może znów
coś się złapało w tamtą pułapkę. Ona była gdzieś tam. Kurde, znowu? Żeby dwa kolejne zwierzaczki tutaj zaraz w tej pułapce były. No właśnie tutaj. Oła. No to było durne. Było mega durne. To jest ten łan, przydałaby się apteczka. Okej. Okay. Gdyby zrobić tak, że... Nie, pójdę sobie do... Woda! Co za... Co za cholera? Nie wiem, teraz gdzieś to sobie będzie łaził. Kurde! Ba, mać. Cholera. Okej, okay, spróbuję dostać się tutaj na ten punkt obserwacyjny. Może wtedy uda mi się go jakoś dojrzeć. Skubany dwa razy tak zaatakował. W tak krótkim odstępie czasu. Okej, może jego też światło przyciąga. Trochę niepotrzebnie, ja się tak świecę. Kurde, no. No przecież już miałem strzelbę. God damn it. No, czasu potrzebuje na wyjęcie tej strzelby. Ale wiemy, że gdzieś jest tutaj blisko. To jest tylko dzik. No naprawdę? Strzeliłem obok? Serio? To niewidomy pod słońcem by trafił. Okej. Okay. Muszę celować mniej więcej. Jak mamy nasz licznik 20. No to. Dobra. Jak mniej więcej nad nim.
Ale jak to nie weszło? Okej, tam widziałem sobie szedł dzik. Skubaniec gdzieś się tutaj kręci. Okej, czyli trzeba wyciągać i od razu trzymać prawy przycisk myszki wtedy. Oczywiście o wiele szybciej jestem w stanie tą broń wyciągnąć. Okej, to tylko dzik. Bez paniki. Gdzieś tam krążył, więc nie wiem, czy jest sens zapuszczać się na drugi brzeg. I raczej wolałbym zostać tutaj. No nic, zobaczymy. Troszkę pokrążę po tym lesie. Jaki będzie tego efekt, to się okaże w przeciągu kilkunastu bądź kilkudziesięciu minut. Okej, tam jest dzik. Tam jest kolejny. No nie jest za ciekawie. No nie jest. Pół życia skubaniec mi zabrał. Drugie pół straciłem na bezsensownym włożeniu na własne pułapki. Okej, to tylko dzik. Natomiast dźwięk jest niezbyt miły. Znowu wpadło w pułapkę. Albo to rejk dorwał. Jakieś zwierzątko. Chociaż wydaje mi się, że to tutaj po prostu ten dzik, który tutaj przechodził, wpadł w tą pułapkę. Dokładnie. To się zaraz okaże, że wytłukę tutaj wszystkie dziki w okolicy. Jeszcze się też zaraz okaże, że sam w to wlezę. No, był i się zmył.
Nie, nie widać go. A wy co sądzicie o tej grze? Z chęcią poczytam wasze komentarze na temat tej prostej produkcji, trzeba to przyznać. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że nawet ciekawy. Nie, tam jest tylko dzik. Tutaj się nic nie złapało. Tak się zastanawiam, może pójść do obozu i zobaczyć, czy coś na kamerach się dzieje. Tak mi się wydaje, że trzeba będzie zrobić. Chyba trzeba to zrobić będzie troszkę szybszym. Kurde, dziku. Nie strasz. Dobrze, ja w ogóle idę? Okej, no mniej więcej dobrze. Okej. Jest i mój obóz. Właściwie mój kamper. Co jest, prosiaczku? Weźmy, rozstawmy. No właśnie, troszkę rozstawimy te kasze. Zobaczymy, czy skubaniec się na to skusi. Coś tutaj było słychać, a nie, to dzik, okej. Za bardzo nie wiem, co tutaj może być. No nic, chyba tej nocy niewiele jestem w stanie zdziałać, więc poczekajmy, aż będzie dzień. Tylko prosiłbym. Nie, nie mogę. Kamery mogę wziąć. Natomiast ciebie jakby nie mogę. Czyżby to oznaczało, że... Jak od strzelby można nie zginąć? Ale okej, to chyba oznacza, że po prostu całą noc muszę przetrwać od tak łażąc. No z góry też raczej go nie wypatrzę. Okej, w takim razie idźmy tam mniej więcej, gdzie go wcześniej spotkałem. Zobaczymy, czy uda mi się go znaleźć.
Okej, jeszcze dwie płatki. Zostawmy, bo czemu by nie? Tutaj dosyć często mnie atakował. Tu go nie widzę, tą pułapkę tylko jeszcze ominę, żeby w nią nie wleść. Kolejny dzik. Zabity. Myślę, że na górze jest po prostu bezpiecznie z tego względu, że on tutaj nie może wejść. Ale też mam troszeczkę ograniczone pole widzenia. Jeszcze 7 minut. Jednak gra w multiplayer byłaby o wiele ciekawsza z tego względu, że na przykład jedna osoba mogłaby zostać w kamperze i obserwować kamery, natomiast dwie pozostałe mogłyby po prostu chodzić po okolicy, nawet w grupie, i próbować dorwać tego skubańca. Jakoś to jest zbyt cicho. No to tylko dzik. Zresztą Rake pewnie już z większej odległości by się na mnie rzucił. Brak czegokolwiek. Okej, chyba trzeba wrócić jednak do kampera i tam ewentualnie doczekać już do końca dnia. Ewentualnie właśnie sobie popatrzymy na kamery, czy będzie coś na nich widać. Lepiej zamknąć.
Okej, kamera numer 3. Ona ciągle coś widzi. Przed chwilą tam byłem, patrzyłem, nic tam nie było. Tam mamy dzika. Już tutaj idzie. I tak słyszę to z prawej strony. Widać nic. Także nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gdzie może być nasz rejk? No tak, tak właśnie wygląda. Co jest, proszeczku? Tak, wiem, mógłbym ci zamontować kamerę. Ale musiałbym najpierw jedną kamerę ściągnąć z drzewa. No teraz mi się tego nie chce robić. No nic, chyba trzeba przeczekać tą ostatnią minutę w kamperze, oglądając sobie po prostu na kamery. Brak jakiegokolwiek ruchu. I to mnie troszkę martwi, bo teoretycznie kamery coś wykrywają, ale w praktyce nic na tych kamerach nie ma. I co? Teraz mogę się już położyć? Jeszcze nie. No jest świnka. Select kamera, ale wiem, że teraz nie będę mógł tego. Właśnie, bo mogę mieć tylko 5. A te zostały już wykorzystane. Hunting area.